W internecie pojawiły się pierwsze ważne szczegóły na temat aktualizacji eventu i wiemy, kiedy trafi do gry. Otrzymaliśmy informacje na temat kolejnego skina do karnetu OG rozdziału drugiego, mamy informacje o kolejnym przedmiocie, który trafi w tym OG rozdziale i mamy sporo nowych wycieków. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, Kodmigao, i witam was na odcinku z rozdziału drugiego i eventu. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nickiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo i to bardzo dobrze wie, już za dokładnie 9 dni od dzisiaj do Fortnite'a zostanie wprowadzony długo wyczekiwany przez chyba wszystkich graczy OG rozdział drugi, który wprowadzi nam ogrom starych rzeczy. Większość z was zapewne zna ostatnie wycieki, jakie pojawiły się w jego temacie, bo chyba każda osoba rozmawiała o tym, co pojawiło się w ostatnich dniach i między innymi otrzymaliśmy jeden ogromny jego zwiastun skinów, mapy, przedmiotów i innych ciekawych rzeczy. Jak się jednak okazuje, widzowie, w ostatnich dniach otrzymaliśmy kolejne informacje w jego temacie i poznaliśmy między innymi kolejnego połączonego skina karnetu, pewien nowy przedmiot, jaki trafi na wyspę, sporo wycieków i innych bardzo ważnych rzeczy. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla was kilka informacji na temat nadchodzącego wielkiego eventu na koniec tego sezonu i osoby, które jeszcze nie wiedzą, to w ostatnich dniach cały czas wspominam wam, że do gry trafi aktualizacja eventu, która doda wszystkie jego pliki. Sama aktualizacja miała trafić do gry już kilka dni temu, ale niestety nie została ona jeszcze dodana, lecz pojawiła się w jej temacie pewna mała, ale bardzo ważna informacja, ponieważ dowiedzieliśmy się, że Fortnite dodał ją już na serwery startowe. Wszystko to miało miejsce we wtorek późnym popołudniem, a informacja ta została podana dla nas przez dosłownie wszystkich leakerów na Twitterze i jednocześnie dali oni wszystkim znać, że może ona zostać dodana do gry już w tym nadchodzącym tygodniu. Jednakże widzowie, sama aktualizacja może trafić do gry szybciej, a temat ten podał nam leaker Shina, który napisał, że w tym zeszłym tygodniu Fortnite potwierdziło, że ma zaplanowaną jeszcze jedną aktualizację na ten tydzień, który jest po prostu teraz. Tak więc, jeżeli aktualizacja nie została wprowadzona do gry, to najprawdopodobniej zostanie ona wydana w grze jutro, czyli w piątek, i co ważne, mogła ona zostać opóźniona i może trafić w tym kolejnym tygodniu, ale raczej trafi ona jeszcze w tym. To właśnie po niej na wyspie pojawi się odliczanie do eventu, otrzymamy pierwsze ważne jego wycieki, dowiemy się, na czym będzie polegał sam event i jakie postacie będą brały tam udział, i te wszystkie tematy szczegółowo omówię wam już ostatnio. W obecnym momencie pozostało nam oczekiwanie na aktualizację i teraz pozostawmy sobie już temat eventu, bo bez niej nie jestem w stanie wam nic nowego powiedzieć i przejdźmy sobie widzowie do tematu OG rozdziału drugiego, ponieważ tam mamy kolejne nowe informacje. A więc tak, większość z was na pewno bardzo dobrze pamięta, że kilka dni temu do internetu został opublikowany pierwszy, chyba najważniejszy zwiastun tego OG rozdziału i była to paczka wysłana przez Fortnite'a do niektórych YouTuberów i streamerów. Sama paczka zawierała przypinki, odtwarzacz na kasety oraz samą kasetę z piosenką, bilet z nazwą następnego OG rozdziału drugiego oraz bilet z jego opisem i my dzisiaj musimy wrócić sobie do tego tematu, a bardziej to do tematu przypinek, które macie na ekranie. Przypinki, które tutaj widzicie, są takimi najważniejszymi rzeczami, jakie pojawią się w grze w OG rozdziale i są tutaj skiny karnetu bojowego, nawiązania do poszczególnych sezonów, które wrócą, przedmioty na wyspie i nawet same jego lokacje. My musimy skupić się na temacie przypinek ze skinami, ponieważ dowiedzieliśmy się prawdopodobnie, jakie połączenie będzie miała druga skórka, którą tam poznaliśmy i chodzi tutaj o przypinkę postaci Tintiny, tą, którą macie teraz na moim ekranie. Sama przypinka, jak widzicie, przedstawia skina Tintiny, co potwierdziło nam, że jej skórka trafi do gry, ale nie jest to tylko jej skin, ponieważ ona również, tak jak ten skin miał śniaka, tutaj jest połączeniem dwóch skinów i gracze doszukali
się skina, który bardzo mocno pasuje do połączenia z nią. A mianowicie, według niektórych osób skórka Tintiny zostanie połączona ze skinem Oceani i chodzi tutaj o tego skina widocznego na moim ekranie w tle i samo nawiązanie pojawiło się głównie z powodu włosów spiętych w kucyk, co widzicie w tym miejscu tutaj. Tak więc można się spodziewać, że poza połączeniem Midasa i Miałśniaka otrzymamy od Fortnite'a połączenie skiny Tintiny i skina Oceani, czyli tych dwóch postaci widocznych tutaj, lecz niestety do tej pory nie poznaliśmy dokładnych ich wyglądu. W obecnym momencie mamy tylko złote wersje tych skinów na przypinkach, które prawdopodobnie będą dodatkowymi stylami karnetu bojowego i będą one dostępne po ukończeniu całego podstawowego karnetu, tak jak jest to obecnie dostępne w tym obecnym karnecie w dodatkowej części. Co ważne, musimy pamiętać, że obecnie znamy 4 skiny, jakie tam trafią i pierwszy z nich to Miałśniak złączony z Midasem i jest on potwierdzony, drugi to Tintina z prawdopodobnie Oceanią, trzeci skin to Glutek, ale nie znamy drugiego skina do połączenia i czwarty skin to możliwe Sky, o czym mówiłem wam ostatnio. Jednakże to nie koniec informacji, ponieważ poza przypinkami ze skinami karnetu bojowego mamy również przypinki z przedmiotami, które trafią na wyspę i na tym ostatnim filmie wspomniałem wam, że nie do końca wiem, do czego nawiązuje ta przypinka tutaj. Już teraz mogę wam powiedzieć, do czego ona nawiązuje i przypinka, którą macie na ekranie, jest nawiązaniem do kolejnego przedmiotu, który powinien wrócić wtedy na wyspę i chodzi tutaj oczywiście o boomboxy, czyli radio, które po wyrzuceniu muzyką niszczyło struktury. Tak więc na teraz znamy dwa przedmioty, które mogą wrócić na wyspę i jest to oczywiście bomba taneczna oraz ten boombox i pamiętajcie, że w trakcie jego trwania wróci ogrom innych starych przedmiotów, które były w tamtych sezonach, ale to zresztą sami zobaczycie. Obecnie same przypinki nie zdradzają nam już żadnych innych szczegółów, więc można powiedzieć, że rozwiązaliśmy już ten temat prawie wszystkich przypinek i nie wiemy tylko tyle, z jakim skinem zostanie połączony skin tego Glutka na moim ekranie. A na koniec mam dla was pewną informację, która dotyczy czegoś, co wydarzy się zaraz po starcie OG rozdziału drugiego, a informacje o tym zostały nam przedstawione dosłownie dzisiaj z samego rana i chodzi tutaj o pewną kolejną wielką zapowiedź. Cały ten temat został nam podany przez Likera Shin na Twitterze, który napisał nam: Fortnite i Disney podadzą nowe informacje o nadchodzącej zawartości podczas kolejnego wydarzenia D23, które będzie miało miejsce 9 listopada w Brazylii. Dalej dowiadujemy się, że w wydarzeniu tym jest harmonogram, w którym zaznaczono, że pojawią się ogłoszenia od Epic Games, co podpowiada nam, że w tym wydarzeniu zostaną zaprezentowane kolejne ogromne nowości, które później trafią do Fortnite'a. Jeżeli miałbym stawiać, jakich informacji możemy się tam spodziewać, to na pewno pojawią się jakieś małe szczegóły na temat kolejnego rozdziału 6, poza tym pojawią się informacje o kolejnych skinach i oczywiście o kolejnych nowych współpracach. Pamiętajcie, że sama transmisja będzie miała miejsce dopiero po starcie OG rozdziału 2, więc obecnie musimy poczekać. Na teraz są to wszystkie nowe informacje, jakie pojawiły się we wszystkich tych tematach i tak jak już wspominałem wam wcześniej, kolejnych wycieków spodziewajcie się już na dniach, a najwięcej z nich po tej nadchodzącej aktualizacji. A jeżeli ktokolwiek z was chce na kanale kolejne odcinki na temat eventu i rozdziału 2, to zostawcie pod tym filmem standardowo łapeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie w tamtym miejscu serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!